Dzień dobry, panie Estebanie. Stopczyk, Tadeusz Stopczyk z tej strony mówi. Pana? Słyszymy się dobrze? Tak, a my się znamy? A poznaliśmy się dzisiaj pod bankiem. A, to pan przyjechał tym radiowozem, tą Wiktorią. Tak, to ja. Rozumiem. Jak dobrze rozumiem, to pan tutaj w Doju pracuje. Tak, zgadza się. Można byłoby się było umówić na spotkanie? Gdzie panu pasuje? Mogę podjechać gdziekolwiek. Aktualnie pod salonem tatuażu. Pod salonem tatuażu? A takie bardziej ustronne miejsce może jakieś? Miejsce pan mówi. Mhm. Nie wiem, jakiś parking panu pasuje? Nie wiem, gdzie panu pasuje, ja podjadę. To może parking pod kasynem. Takim pod kasynem, jasne. Ten duży, ten większy, tak? Frontalne wejście, powiedzmy. Frontalne wejście kasyna. Tak. Dobrze, no to ja już jestem w drodze. Dobrze, ja już też jestem w drodze. Dziękuję. Dobrze, do widzenia. Dzień dobry. Pan Stopczyk, tak? Tak. Zapraszam, bo musimy podjechać w pewne miejsce. Jasne. No. Jak służba? A, bardzo dobrze. Pracujemy cały czas na rzecz poprawy warunków mieszkalnych dla naszych mieszkańców. No, bardzo dobrze, bo wczoraj jakaś sytuacja słyszałem była, że z mieszkaniami socjalnymi klucze zabrali. Mhm. Pan jak to jest, no. Ale tym to już się chyba... Zajęliśmy się już. Sam reprymendę za uczestniczenie w strajku, ale tylko reprymendę, nic innego nie mogli zrobić, bo oczywiście to było bezprawne, tak, bo można oczywiście pikietować, to jest legalne. A pan adwokatem też jest? Tak, jestem, tak. Ja adwokatuję też dla ludzi, nie tylko dla Doju. Dla wszystkich. No, jak klient jest, jak płaci, no to jak najbardziej muszę przyjąć sprawę. Znaczy nie muszę, ale mogę, jak jest interesujące. Bardzo interesujących ludzi można poznać, panie Stopczyk. A jakieś większe ambicje zawodowe może? A wie pan, no założyłem komis samochodowy, zobaczymy jak to będzie, no. Zawsze byłem fanem motoryzacji. To pan się wszystkim zajmuje. Czemu wszystkim? Akurat wie pan, jedno się łączy z drugim. Tu adwokat, tu firma. No adwokat, proszę pana, to jestem adwokatem z wykształcenia, a tak to firma, no to jest takie bardziej hobby, tak? A jeżeli hobby przynosi pieniądze, no to jak najbardziej, no trzeba to wykorzystać. Jak wie pan, jak to działa, no? No nie wiem, ja mam jedną pracę. A jedną pracę pan ma? Mhm. No ale proszę pana, takie pytanie, jeżeli miałby pan, a pana praca to jest pana hobby? Ale to z innych pobudek. W sensie? Bo to też nie jest tak, że... Mi zależy, żeby miasto było wolne od korupcji, tak? No tak. Jestem ćpunem adrenaliny. A, lubi pan adrenalinę i dopaminę, no okej, jasne. Więc mogłem zostać albo narkomanem, albo wojskowym. Okej, wybrał pan to drugie. Jedno nie wyklucza drugiego, panie Luvinieri. Wie pan co? Powiem panu tak. Jeżeli ja bym miał opcję, żeby moje hobby było moim głównym źródłem zarobku, oczywiście bym to wykorzystał, tak? Bo super, jak się robi coś, co się lubi. To jest akurat świetna sprawa, bo ma pan jeszcze to, jakby to panu wytłumaczyć pięknym słownictwem, że czuje pan się spełniony. Jeżeli pan na przykład robi coś i jeszcze to panu przynosi korzyści majątkowe i to jest pana pracą, coś co pan lubi. Pan ten wyciąga jakby ten moment, w którym człowiek idzie do pracy, powiedzmy 9-17, pan to wyciąga jako hobby i pan się cieszy z tego. Jeżeli będziemy się cieszyć ze swojej pracy, jeżeli to będzie naszym hobby, to o wiele łatwiej będzie nam się pracować wszystkim. Czyli pan się cieszy ogólnie, jak idzie do pracy? Ja się cieszę, tak. Ja się cieszę, jak mam wstać. Wiem, że wstaje nowy dzień, wiem, że poznam nowych ludzi, wiem, że może będą jakieś fajne nowe sprawy. Wie pan, no coś innego się dzieje. Nie mam szablonowości, wie pan o co chodzi. No tak. Każdy dzień jest inny.
gdzie my jedziemy, jeśli możemy być? A, w takie pewne miejsce. O, chciałbym z panem na osobności porozmawiać. Jasne, jasne. Nie wiem, czemu nie mogliśmy się gdzieś na komendzie umówić albo coś. To widzi pan, panie Luwinieri, bo to nie jest sprawa na komendę. O, proszę. Pan się tu przesiądzie do... z przodu. Okej. Okay. Będę panu patrzył na ręce. Wie pan, jaki ja mam problem z panem, panie Luwinieri? Jaki problem? Że panu źle na mieście mówią. Kto? Co? Kto mówi o mnie źle na mieście? Pogłoski różne chodzą. Jakie pogłoski? No, że pan niby tutaj w prawie działa, ale też bezprawie uprawia. Jakie bezprawie? Wszystko, proszę pana, zgodnie z prawem. Ja podatki odprowadzam od każdego samochodu, proszę pana. Panie Luwinieri, proszę mi tu nie p***ć głupot. Naprawdę, podatki od każdego samochodu odprowadzam, proszę pana. No możemy zajrzeć do moich ksiąg wieczystych, no. Dobra, panie Estebanie, ja może wprost panu powiem. Ja nie jestem zwykłym policjantem. I my już takich ludzi jak pan mieliśmy wielu. Tak, uśmiechnięty, coś tam, pohandluje sobie samochodem. Udaje prawnika, przyjdzie na jakąś rozprawę, kogoś wybroni za jakąś marihuanę. No, ale prawda jest taka, że raporty mówią co innego. Jakie raporty? No raporty, które na najwyższym szczeblu obracają pewni ludzie. Ja nic nie wiem, proszę pana. Tutaj jakieś chyba nieporozumienie. Nieporozumienie. Nastąpiło, tak? Mm-hmm. Nieporozumienie. Dobra. Ja może panu pokażę raport pana. To panu coś się tutaj przypomni. Co pan na to? No pan pokaże. Dobra. To momencik. Czyta. Momencik, tego sobie też go odpalę. Drugą kopię. Może on tutaj pokazuje. Tutaj macie raporcik. Możecie sobie zesklinować, jak tam wolicie. Widzi pan, tak? No. Wszystko się zgadza, tak? Urodził się pan w Kolumbii. Nie neguję i nie potwierdzam tutaj. Chciałbym skorzystać z drugiej poprawki i nie mówić nic. Dobra. Panie Stepanie, prawda jest taka, że pan siedząc w samochodzie nie ma zbytnio praw. To nie mam praw. Nie ma pan praw, bo to my nie jesteśmy w sądzie, czy na komendzie, czy... Teraz sobie mogę iść. Może pan iść. To ja sobie idę. Do widzenia. Ja się zatrzymam, panie Estebanie. Pod ścianę. Spokojnie. Róbmy żadny problem. Ała! No i miało być miło. Ale nie tak mocno. Miało być miło, a pan Esteban... wybrał opcję niemiłą. Dobra, to jeszcze raz. U pana tytuł samochodu oddelegowuję. No widzi pan, panie Estebanie, pan wszystko popsuł, wszystko. No to sięgnę tutaj po drzwi. Pan mówił, że ja mogę iść. Mhm. Tak pan powiedział. No to. Czemu nie mogę? A pan nie jest zatrzymany. Bo kajdanki świadczą co innego. Panie Estebanie, bo pan nie jest zatrzymany.
tutaj chodzi, bo ja już nic nie rozumiem. Pan po prostu został zaproszony na kulturalną, dżentelmeńską rozmowę, a pan tu jakieś numery oddala. Ja nie wiem, o co panu w ogóle chodzi? Co pan chce ode mnie? Skąd pan w ogóle miał tą teczkę? Dobrze, przejedziemy się, dobrze? Panie Stopczyk, no! Dobra, rozmawiamy. Rozmawiamy. No, no słuchaj. Mnie te półgłówki takie, z którymi ty się zadajesz, mało interesują. Co cię interesuje? Interesuje mnie człowiek o ksywie Grzechotnik. Grzechotnik, tak. Z tego co wiem. Aha, z tego co wiesz, no. Z tego co wiem. To grzechotników jest kilku. Dobra. I oni się zmieniają. No to wisimy. No panie Stopczyk, no mówi panu co wiem. Wyciągam pana. Panie Stopczyk. No, może sobie przypomnisz. Panie Stopczyk, no mówię panu. Fajne miejscówę ostatnio. Proszę pana, no. Fajne miejscówę ostatnio chłopaki tutaj nam podsunęli. A nie robi jaj. Wiesz, w jakiej temperaturze się topią kości? Nie chcę wiedzieć. Panie Stopczyk, no litości, ja nic nie wiem. Panie Stopczyk, ja naprawdę nic nie wiem. Pan da spokój. A, spokój. Jestem spokojny. Ale ja nie jestem przez to wszystko. Panie Stopczyk, ja nic nie wiem, no. Dobra. Potrafisz pływać? Nie chcę pływać, panie Stopczyk. No, proszę pana. Czyli rozmawiamy? Rozmawiamy cały czas. Pan mi chce tu krzywdę zrobić. Nie chcę krzywdę. Mam dla ciebie prezent też. Jaki prezent? No, moi ludzie ostatnio dotarli do bardzo ciekawej osoby. Kogo? Do pani Eleny Fierro. Chcesz z nią porozmawiać? Jeżeli coś kurwa jej zrobicie! Panie Luwinieri, jeszcze raz, bo pan nie za bardzo rozumie sytuację, w której się znajduje. Co mam rozumieć? Czego mam nie rozumieć? Chcesz z nią porozmawiać, czy nie? Chcę. Bo tak się akurat wydarzyło, że możemy mieć ją na linii. Jak najbardziej, możemy mieć ją na linii. Jest bezpieczna? Na razie jest. Znaczy bezpieczna. No, mamy tam 16 ludzi, którzy właśnie się nią opiekują, że tak powiem. No. No. Jeżeli coś jej zrobicie, jeżeli ją tkniecie. To co? Wzajmie, chłopcze. Wzajmie. Dobra, posłuchaj mnie, chłopcze. My, wiesz, my jesteśmy trochę ponad tym jakimiś LSPD, jakieś LSCC, kurwa. HWDP, jakieś tam te różne, te jakieś te. Czytasz gazety? Każdy czyta gazety. No, każdy czyta gazety. I nie zastanawiają cię częste zniknięcia, urwanie kontaktu, mój synek nie wrócił do domu. Chcesz być jednym z tych ludzi na nagłówkach? Nie chcę być. Nie chcę być na kartonie mleka. Nie chcę, żeby moje zdjęcie było na kartonie mleka. Dobra, a tak, żeby ten, bo ty masz bardzo często takie jakby zaniki wyobraźni. Ja ci tutaj wybiorę numer. Tak, halo. No, witam bardzo serdecznie. Stopczyk z tej strony, pokażcie tą sobie na kamerce panu Luwinieri. A, widzisz? Zakneblowana. Nie może mówić. No.
Zostawcie ją! Zostawimy. Dobra, słuchaj. Kim jest Grzechotnik? Nikim ważnym. Mhm. A czym się wy dobrze wiecie, kim jest. No. Gdzie to po co? Spotkać? Nie w mieście. Nie w mieście, czyli gdzie? Poza miastem. Jakaś rezydencja na morzu? W górach? Za mostem. O jakimś moście wspominałeś. Jest taki most. I mi założyli worek na głowę. I przed tym mostem. No. Nie wiem dokładnie, czy przejechaliśmy przez ten most, czy pojechaliśmy dalej. A gdzie się znajduje ten most? Most się znajduje, jak się... Właśnie nie wiem. Nie wiem, nie pamiętam. Nie pamiętasz. Muszę sobie przypomnieć. A imię i nazwisko Grzechotnika? Nie wiem. Nie wiem. Wygląda na imię i nazwisko. Wiem, że jest taki ktoś, no. Nie wiem, jak ma na imię nazwisko. To, musisz mi uwierzyć, panie Stopczyk. No wiadomo, że ci wierzę. Dlatego ja wyślę teraz SMS-a do Joe. Kto to jest Joe? Joe pracuje w Waszyngtonie. Co on tam robi? Siedzi z Eleną Fierro. I dostaniesz prezent od Eleny. Jaki prezent? Palca. Ale ja nie wiem nic, naprawdę! No, no przecież mówię, że ci wierzę, dlatego chcę ci dać prezent. Naprawdę nic nie wiem, nie możecie mi tego robić ani jej. Ona jest niewinna, wypuśćcie ją! Nie możemy, tak? Uwierzcie mi, no ona nic tu nie zrobiła, ona jest niczemu niewinna. Panie Stopczyk, pan schowa ten telefon, rozmawiamy! To gdzie jest ten most? Niedaleko doków. Niedaleko doków. I jechałeś tym mostem. Chyba tak. Chyba tak. Chyba. Na wyspę. Chyba tak było, no. I na wyspie mieszka Grzechotnik. Tak. Jest twoim klientem. Tak. A jak ma na imię i nazwisko? Nie wiem. Robię dla niego anonimowo. No dobra. Sergio Dom Puta Madre. A to by się pokrywało... A to by się pokrywało z raportami, które mamy na policji. Dlaczego mi pan to zrobił? Co? Dlaczego? A co ci zrobiłem? Dlaczego? Dlaczego pan? Dlaczego porwaliście Elenę? Możemy ją wypuścić. To ją wypuśćcie, dostaliście wszystko ode mnie, co chcieliście. O nie, 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 nie. Słuchaj, Esteban. Najłatwiej by było, żebyś mi to wszystko dał na papierze. Ja bym z tym mógł pójść do sądu, ukarać winnych, ciebie byśmy wpierdolili w koronkę. Wiesz, tam jakiś nowy paszport, jakieś nowe dokumenty i byś z tą swoją wywłoką gdzieś tam mógł, kurwa, zamieszkać. Co ty na to? Mógłbyś się nad tym zastanowić? No zegar tyka. Ile mam czasu? Powiedzmy, że 35 sekund. Załatwicie mi tak szybko papierów. A nie, no to najpierw rozprawa. Potem papiery. A spokojnie, przechowamy cię gdzieś tam, nie wiem. Może nie na wyspie. Może nie na Złotej 77. Nawet tam na Sandy. Co chcecie ode mnie jeszcze? No najlepiej ludzi, którzy z nim współpracują.
Nie wiem, kto z nim współpracuje. No naprawdę, musicie mi uwierzyć. Nie wiem. No dobra. To tutaj SMS-ik. Nie wiesz, na pewno. Nie wiem. Nie no, wiesz. Ale Balasi, co wam po Balasach? A, Balasi to akurat nam przyszli z tą informacją, wiesz, a musiałem im potwierdzić. Co wiesz o zabójstwie OG Hoffy? Nie wiem nic. Wiem, że go zabili. Kto? Nie wiem. Wiem, że go zabili, że zginął. Że nie umarł, tylko że zginął. Nie wiem kto. To ciekawe jest, wiesz? Skąd mam wiedzieć? Dlaczego? Bo żadnych informacji publicznie o tym nie było, więc musiał ci ktoś od nich powiedzieć. Zabili, czyli kto? Ten dom puta madre i kto jeszcze? Tylko on. Nie, to używasz liczby mnogiej, a teraz pojedynczej. To takie trochę jest zastanawiające. Z Balasami tam był. Czyli Balasi zabili swojego szefa. Tak to wygląda. Przewrót. Przewrót. A dlaczego go zabili? Skąd mam wiedzieć? No wiesz nie o przewrocie, wiesz o Balasach, wiesz o Don Puta Madre. Był winny pieniądze. Komu? Przechodnikowi. A za co? Nie wiem już za co, to już mnie nie interesowało. Wiem, że był winny pieniądze. I zrobili przewrót. Tak. Czyli OG wisiał pieniądze i Balasi zabili swojego szefa, bo był winny pieniądze zamiast zapłacić te pieniądze. Podobno się nie umiał dogadać, tyle mi wiadomo. Wiesz coś o morderstwie na moście? Nie pomiędzy Crow Street a Mace Areną? Morderstwie na moście. Powiedz Wisielec, mi. Tak? Wisielec, tak. Słyszałem coś o tym. No to opowiedz. Ale co tu jest do opowiadania? Był sobie Wisielec, powiesili go na moście i policja wiem, że... Kto? Skąd mam wiedzieć kto? Słuchaj, Stopczyk! Musisz mi kurwa uwierzyć, że ja nie wiem wszystkiego. Słuchaj, bo jest pewna zależność, która się wydarzyła. Jaka? Że ty broniłeś oskarżonych. I co z tego? No to musisz coś wiedzieć. Coś wiem i coś wam powiedziałem i tylko tyle wiem. Stopczyk, musisz mi uwierzyć. No i kurwa. Jest, i też jest jeden problem. On mnie zabije. On mnie zabije, tak czy siak. Musisz mi uwierzyć, że nie ma nic więcej. Jak nie on, to ja. Spokojnie, słuchaj. Słuchaj mnie. Luvinieri. Słucham uważnie. Do kogo dzwoniłeś z komendy? 6-krotnie. Kiedy? Podczas przesłuchania odnośnie zabójstwa na moście. Podczas przesłuchania na komendzie? Dzwoniłem do... Czekaj. Muszę sobie przypomnieć. Nie wiem. No, dodamy razem. Poczytaj mi Stopczyk. Taka nowa bajka. Co ty na to? Nie lubię bajek. Szczególnie jak mi opowiada brudny pies. Słuchaj. Wiesz, że jesteś brudny. Widzę pewną zależność w twoim telefonie. Wszyscy są ładnie zapisani. Tutaj, nie wiem, na przykład Blake Adams, Carlos Mechanic, Carlos Peña, Diana Alvarez. Tak? No. Do odwiedzenia Józef Roketański. Usiłowanie to też wleci. A są tylko 3 osoby wyszczególnione. Na samej górze, na szybkim wybieraniu.
Amarena, Sergio Don Puta Madre i Wąski. No. No, Wąski to mój dobry przyjaciel. Sergio Don Puta Madre to jest bardzo dobry mój klient, który bardzo potrzebuje reprezentacji prawnej. A Amarena? Amarena to jest przyjaciel. No dobra, no. To jak, a zarazem ochroniarz, kiedy bym potrzebował go, jakby jakieś kiedykolwiek problemy były. Czyli do kogo dzwoniłeś? Zobacz sobie! No ty mi powiedz, przecież jesteś prawdomówny. Jestem prawdomówny. Dlatego mówię ci, żebyś sobie zobaczył. Nie chcę tego powiedzieć. Nie no, powiedz. Chcesz mi taką przysługę. Chcesz mi taką przysługę tutaj zrób. Do kogo dzwoniłeś? Pozwól mi zachować twarz, Stopczyk. Pozwól mi zachować twarz. Człowieku, ty leżysz i szczasz pod siebie w tym momencie. Stopczyk, proszę cię, wypuść Elenę i pozwól mi zachować twarz. Słuchaj, a na kogo będzie, jak my zatrzymamy jutro tego Don Puta Madre? Na kogo będzie? No jak na kogo będzie? No na ciebie. Ja mam ci teraz powiedzieć. Ja mam cały czas bodycam odpalony, wiesz? Nie ma czegoś takiego jak rozmowa prywatna. Topczyk, dlaczego ty mi to robisz? Dobra, do kogo dzwoniłeś? Do Don Puta Madre. A w jakim celu? Potrzebował mnie, żebym mu pomógł z pewną sprawą. Jaką? A tutaj trzeba było mu pozwolenie na broń załatwić. Pozwolenie na broń. Sześciokrotnie. Byłem w trakcie przesłuchiwania, znaczy nie przesłuchiwania nawet, tylko policja przesłuchiwała. Ja byłem adwokatem, broniłem swoich klientów z urzędu i zadzwonił do mnie. Ja powiedziałem, że na razie nie mogę. Później ja zadzwoniłem do niego, no i powiedziałem mu, żebyśmy się umówili. Nagle policjant mi przerwał, musiałem kończyć. Później znowu rozmawiałem z klientem, później znowu do niego dzwoniłem. Stopczyk, musisz mi uwierzyć. Ja ci wierzę. A co sądzisz o mojej wersji wydarzeń? Jakiej? No, takiej, że jesteś chujowym adwokatem. Czego tak uważasz? Bo twój człowiek popełnił morderstwo. Popełnił morderstwo, a ty potem reprezentowałeś ludzi oskarżonych o to morderstwo i ustalałeś wersję wydarzeń. Podczas przesłuchania. Fajny domysł? A było tak czy nie? Nie wiem skąd ty to wszystko wiesz. Ale po co ja ci tutaj jestem, jak ty to wszystko wiesz, Stopczyk? No słuchaj, tak jak ci mówiłem, no niestety w tym kraju panuje prawo jakieś. A to, że my sobie nielegalnie słuchamy rozmów niektórych ludzi, to nie znaczy, że nie potrzebujemy jelenia, który to zezna w sądzie. Nie wiem, jak tam... Chcesz, żebym w koronkę poszedł? Chcę, żebyś w koronkę poszedł. Chcę. Zrobię to. Wiesz, podstawowy problem pana Grzechotnika był taki, że ma nick na Twitterze Sergio Grzechotnik. Banalne to było. No już tak działamy, wszystko wychwycimy. Rozumiesz? No jest. Przyjdzie Elenę? Będziesz zeznawał w sądzie? Dasz na papier? Dam na papier, a puścicie Elenę? Jeden telefon i puścimy. Puśćcie ją. Współpracownicy. Wszystko wam powiedziałem. Wszystko wam powiedziałem, co chcieliście. O, chcecie, macie mnie. Nie potrzebujecie już jej. Macie wszystko. Ten pana Kleski współpracuje?
Tylko pana Kletiego. Tak, współpracuje. Gangster taki, że szok. Tak? I kto jeszcze współpracuje? Ulani? Jaki Ulani? Giorgio Ulani. Giorgio Ulani? Mhm. To nie wiem, dawno się z nim nie widziałem. Jak ze wszystkimi. Wąski nie współpracuje. Wąski nie współpracuje? Nie. A kim jest Wąski? Wąski jest prokuratorem. A, imię i nazwisko. Wąski, Arnold Kosiarski. Arnold Kosiarski. No, co sprawdzimy tutaj. Sprawdzimy tutaj wszystko. Arnold Kosiarski. I nie współpracuje kategorycznie. Nie współpracuje. Jak to dla mnie teraz wygląda? Mów mi, Stopczyk, bo ja nie wiem teraz, jak moje życie się zmienia. No, no udzieliłeś nam wielu ważnych tutaj zeznań pod przysięgą i pod odpowiedzialnością karną. Jeszcze jakbyś mi tą formułkę tylko... bo ja sobie to muszę potem skleić z bodykama. No, no. Jaką formułkę? No, że to oficjalne przesłuchanie, dobrowolne, to i tak dalej, te wasze pierdolone. Stopczyk, zniszczyłeś niewinnemu człowiekowi życie. A, niewinnemu. Współpracujesz z gangsterami, człowieku. Każdy orze jak może. Dla jednych gangsterzy, to dla innych aniołowie oraz... Dobra, zrobimy tak. Od dzisiaj jestem twoim szefem i panem twojego życia. Rozumiemy się. Puścisz Elenę? Po jakimś czasie puszczę. Ale musisz coś dla mnie zrobić. Przede wszystkim musisz się dowiedzieć więcej o tej wyspie. Więcej o współpracownikach Grzechotnika. Bo my chcemy od razu całą siatkę zaatakować, a nie jakiegoś tam, wiesz, ten dzisiaj jest, jutro będzie ktoś inny, a wiesz, a my musimy to wyplewić. Więc tak, potrzebujemy dokładną geolokalizację wyspy. Co się tam odbywa? Najlepiej jakby to były zdjęcia, numery telefonów, imienia i nazwiska, samochody, numery rejestracyjne. No i wszelakie informacje, które nam pomogą rozbić tą grupę. A jeszcze mi odpowiedz na to pytanie, czemu ten Grzechotnik jest taki ważny? Czym on się zajmuje? 5 groszy. Musisz jego współpracowników pytać. No właśnie. Których nie znam. Właśnie dlatego tutaj rozmawiamy. No tak, współpracowników to zapytamy jak najbardziej, żeby nie było tutaj żadnych tych... Dajcie się balasów, skoro wam powiedzieli już. A, nie. Ty jesteś moim człowiekiem i to tobie zlecam tą misję. Chcę, żeby on mnie zabił. Nie, no przecież jesteście przyjaciółmi. Czemu miałby cię zabić? Ty nawet dzwonisz z komendy, jak on popełni morderstwo. No to gdzie tu jest problem? Paru fotek nie popełniesz? O jakiś temat nie wypytasz? Jak mam się z tobą kontaktować? Dzwoniłem dzisiaj do ciebie. Na ten numer telefonu, tak? Mhm. I powiem ci tak, sprawa jest pilna, bo ja muszę do Doniecka wracać. Okej. Okay. A muszę załatwić tą sprawę. Za niedługo zostanę generałem armii. Ale potrzebuję spektakularnego zatrzymania. Ostatni jacket. Czemu trafiło na mnie? Nie przesadzaj. Słuchaj. To co? 48 godzin. Dowiesz się wszystkiego ładnie? Puścicie Elenę? A potem puścimy Elenę, tak. Krzywda jej się nie stanie żadna? To się wszystko okaże, 48 godzin. A
Nie stanie się w przeciągu tych 48 godzin krzywda jej? Myślę, że pół na pół. Słuchaj, ale też będziemy mieli dla ciebie prezent. Lec Eleny? Nie, tamta Elena to wiesz, nie ta, to inna. Jak wszystko wyjdzie po naszemu, ja jak już będę w Doniecku, to ci ściągnę pewien prezent specjalnie dla ciebie. Widziałem, że na licytacji ostatnio pojawiło się piękne Banshee. A ty chyba lubisz ten samochód. Banshee. Mógł go sprzedać za wolność Eleny i Banshee, tak? Tak. Żeby nie było, że też się rozjebałeś za darmo, tak? Kobieta cię zdradzi, będziesz żałował, a samochód będzie jeździł, jak będziesz dbał. Nikt się nie dowie o tym? Stanley jej no przesyła 4 złote i 8. Cisnąłbym ci dłoń, żeby przypieczętować deala, ale mam ręce w kajdankach. O, za chwilę się to zmieni. Poczekaj, ja muszę sobie tutaj tablecik odpalić i wszystko sobie tutaj spiszę do mojego dispatcha. Wszystko zapisane. Dobra, czyli uznaję rozmowę za odbytą. Do 48 godzin. Do 48 godzin, żeby też tutaj wiesz. Nie było, że za 48, a będzie 50. I tak, zróbmy jeszcze jedną rzecz, przyjacielu. Motywacyjną. Chcesz mnie jeszcze zmotywować? Tak. Każde pół godziny spóźnienia z informacjami ze twojej strony to jest jeden paluszek, Eleny. Nie będzie spóźnienia. 48 godzin. A sprawa jeszcze. Ani się wasz... Poczekaj. Sejmie. Ani się waż jakichś głupich ruchów. Nic nie zrobię. Nic. Na pewno. Wtedy zabiję ciebie, wsadzę jego, a ty z Eleną skończysz jak ten człowiek. Za dużo pytał. No. 48 godzin. 48 godzin, spierdaj. Biegusiem. Pa, pa, Esteban!